Dzień dobry. Dzisiaj wtorek, 13 sierpnia. Pozdrawiam z Dzięgielowa. Czytam teksty biblijne przeznaczone na ten dzień. Pierwszy z psalmu 96. Śpiewajcie Panu pieśń nową. Śpiewaj Panu cała ziemia. Drugi z Ewangelii Łukasza z 19 rozdziału. Zaczęła cała rzesza uczniów radośnie chwalić Boga wielkim głosem za wszystkie cuda, jakie widzieli, mówiąc: Błogosławiony, który przychodzi jako król w imieniu Pańskim. Na niebie pokój i chwała na wysokościach. Drodzy, może niektórych zaskoczę, ale kiedy czytałem dzisiejsze teksty biblijne, to od razu przypomniały mi się czasy szkolne. A dokładniej te wszystkie chwile, kiedy przerabialiśmy na języku polskim utwory takie jak na przykład ballady i romanse Adama Mickiewicza. Ballada, bo to jest moje główne skojarzenie, to pieśń snująca niezwykłe opowieści, w których często codzienny świat splata się ze światem nadprzyrodzonym. Drodzy, z tego powodu motyw nowej pieśni, o której pisze autor psalmu 96, zamiast z muzycznym uwielbieniem w kościele, przy akompaniamencie najlepszych muzyków, kojarzy mi się raczej ze snuciem opowieści. Bo w końcu nasze życie jest opowieścią, w której nasze ziemskie losy przeplatają się z boskimi. Jestem przekonany, że Panu Bogu wcale nie chodzi o to, byśmy śpiewali coraz to nowsze, owszem, może i żywsze, rytmiczne piosenki, ale Panu Bogu może chodzić o to, byśmy rozpoczęli nowy rozdział w historii naszego życia. Byśmy coś w tym życiu zmienili, zaśpiewali nową pieśń. Bo nowa pieśń to zmiana życia, która może nastąpić po spotkaniu z Bogiem. Śpiewamy nową pieśń za każdym razem, gdy Jego Słowo sprawia, że chcemy zmieniać nasze życie na lepsze. Chcemy odwracać się od tego, co złe, co szkodliwe, co grzeszne, a w zamian szukać tego, co dobre, co doskonałe. Szukać wiary, nadziei i miłości w naszym życiu. Śpiewamy nową pieśń, kiedy porzucamy przeszłość i otwieramy się z Bogiem na nową przyszłość, pełną łaski, nadziei, przeświadczenia, że On będzie z nami, cokolwiek by się w tej przyszłości nie wydarzyło. Pewności, że On nas akceptuje takimi, jakimi jesteśmy. Drodzy, taka zmiana może wzbudzić w nas chęć do uwielbiania i chwalenia Boga, bo dostrzeżemy Jego działanie, bo dostrzeżemy Jego cuda dziejące się w naszym życiu, wydarzające się pod wpływem Jego słowa, które słyszymy. Nasze życie jest jak ballada, w której Bóg przychodzi i przekonuje o tym, że czasem trzeba coś zmienić, coś zostawić za sobą, by rozpocząć nowy rozdział na swojego życia. Zastanów się dzisiaj, co Bóg chce zmienić w Twoim życiu, do jakiej nowej pieśni Cię dziś wzywa. Amen. Dziękuję za wysłuchanie, życzę dobrego, błogosławionego dnia. Zostańcie z Bogiem.